Dzisiaj gościem portalu infosport.pl jest Iga Świątek. Cześć Iga. Dzień dobry. Jak nastrój przed French Open? Bardzo dobry, oprócz tego, że pogoda jest beznadziejna, ale mam nadzieję, że w Paryżu będzie lepsza. Tak to czuję się przygotowana. Spędziliśmy ostatni tydzień w Akademii Muratoglu w licei, więc jakby całą głową byłam skoncentrowana tylko i wyłącznie na sporcie i to mi pomogło dobrze się przygotować. Czy stawiasz sobie jakieś cele wynikowe przed takim turniejem, czy raczej panuje u Ciebie skupienie na każdym konkretnym meczu? Raczej na każdym konkretnym meczu. Jestem teraz na takim etapie, że no właściwie pierwszy raz będę grała w turnieju głównym. Zależy też trochę od losowania, czy uda mi się trochę dłużej w nim pozostać. No bo z moim rankingiem mogę trafić właściwie na każdego. I po prostu jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, jak to wszystko będzie wyglądać. I jestem gotowa na wyzwania. Jakbym miała grać z kimś mocniejszym, to zbiorę to na pewno cenne doświadczenie. A na innych meczach będę walczyć o wszystko. Zresztą na tamtym też, ale oczywiście fajnie jest zagrać z jakąś legendą. Jak oceniasz ten obóz treningowy na Lazurowym Wybrzeżu? Nad czym tam pracowaliście konkretnie? Nie było jednej konkretnej rzeczy. Potrzebowaliśmy po prostu więcej czasu na trochę poprawienie techniki, na takie solidne granie, bo mimo wszystko na morzce gra się trochę inaczej niż na hardzie. Trzeba trochę dłużej podtrzymać piłkę, zrobić trochę więcej wytrzymałości, więc nie było jednej konkretnej rzeczy. Zrobiliśmy wszystko po trochu i wszystko działa. Wcześniej też bywaliście na Majorce u Rafaela Nadala. Czy można porównać jakoś te dwa miejsca, to we Francji i to w Hiszpanii? Tak, to są dwie właściwie największe europejskie akademie, więc chyba zawsze będą porównywane. Ale szczerze mówiąc, ciężko mi jest porównać, bo Akademia u Rafy ma swoje zalety, ale u Muratoglu są lepsze warunki. Są na przykład korty pod halą, gdzie u Rafy jest tylko jeden i jak pada deszcz, to po prostu nie ma możliwości trenowania tenisa na nawierzchni, jakiej się chce. I po prostu pod tym aspektem było wygodniej u Patryka Muratoglu i myślę, że było więcej takiej profesjonalnej, sportowej atmosfery, ale no, ta akademia jest trochę starsza i myślę, że mieli już czas, żeby przygotować cały system dla profesjonalnych zawodników. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziałeś, że ostatnią rakietę złamałam rok temu na Roland Garros. Ale do czego zmierzam? Mówisz też o tym, że właśnie pracujesz nad swoim mentalnym podejściem, nad koncentracją, nad spokojem. Czy zauważasz już duży spokój w porównaniu na przykład do poprzednich lat? Tak, na pewno. Generalnie nie wiem, czy to wynika po prostu z tego, że dorastam, czy po prostu faktycznie jakby moja praca się opłaciła, ale właściwie dopiero nad przygotowaniem mentalnym mocniej zaczęłam pracować w lutym. Więc myślę, że efekty zobaczymy dopiero za kilka miesięcy albo no, nawet trochę dłużej, bo mimo wszystko to jest dość skomplikowany proces. Ale tak to czuję się na pewno lepiej. No też dzięki temu, że po prostu zbieram doświadczenie i byłam już na największych turniejach i wiem, co mnie czeka. A jeśli chodzi o takie rzeczy jak technika, jeśli chodzi o fizyczność i tak dalej, przygotowanie fizyczne, to tutaj też czujesz, że można jeszcze dużo poprawić, czy bardziej te rezerwy tam w przygotowaniu mentalnym? Ja mam 17 lat i tutaj trzeba pracować nad wszystkim, bo generalnie jakby, nie wiem, moja trenerka od przygotowania fizycznego, Joa Rosin, mówi, że mam potencjał, ale jakby jakby człowiek osiąga najlepszy fizycznie stan w wieku 20 kilku lat, więc no, mam jeszcze chwilę. I zawsze przygotowanie fizyczne będzie jednym z podstawowych aspektów w sporcie, więc i nad tym będę pracować. Nie ma nic ważniejszego, wszystko jest równe. I przygotowanie fizyczne, i mentalne. Ostatnio WTA wyróżniło Cię za zagranie miesiąca. Za półfinał w Lugano. Jak Ty podchodzisz do tego typu wyróżnień? Bardzo się cieszyłam, bo właściwie w tym roku, żeby coś wygrać, tak wygrać, to jest dla mnie małe prawdopodobieństwo, bo gram w turniejach WTA, w których grają najlepsze zawodniczki i jak zostałam nominowana do tego zagrania miesiąca, to bardzo się cieszyłam, bo przynajmniej to wygrałam.
A ty czujesz, że już jesteś rozpoznawalna na kortach całego świata? Czujesz, że z roku na rok wzrasta to zainteresowanie twoją osobą, nie tylko w Polsce? Nie, raczej na kortach całego świata nie jestem rozpoznawalna, ale oczywiście no, jak jeżdżę na turnieje tenisowe, to większość ludzi zdaje sobie sprawę, że jestem zawodniczką, ale nie znają jeszcze na przykład mojego nazwiska ani mojej historii, więc no, nie mogę powiedzieć, że jestem rozpoznawalna, ale w Polsce dużo osób mnie kojarzy, zwłaszcza jak zawsze jestem na sportowo ubrana. Jak ty podchodzisz również do tej całej otoczki medialnej, która na pewno będzie z każdym sezonem się zwiększać wokół twojej osoby też? Naturalnie się to jakoś rozwija u ciebie, ta pewność siebie? Każdy, nie wiem, kolejny wywiad, turniej dają ci dużo, czy też jakieś tutaj rady ci udzielały osoby, nie wiem, starsi zawodnicy, jak do tego podchodzić? Nie, raczej nie miałam takich rad i jakby mój kontakt z mediami tak wyszedł dość naturalnie. No na początku, jak miałam 15-16 lat, to bardzo się stresowałam, ale teraz jakby tych wywiadów było tak dużo, że już jestem do tego przyzwyczajona, wiem co powiedzieć i no nie, generalnie lubię media, tylko w odpowiednim czasie, bo na przykład są takie sytuacje, gdzie po prostu jestem tak skoncentrowana na treningach, że nie mam siły na odpowiadanie na jakiekolwiek pytania, ale to jedna kwestia to jest ułożenie sobie odpowiedniego grafiku, a tak to zawsze jestem otwarta na rozmowę. Wiemy, że jednocześnie łączysz naukę z treningami. Powiedziałeś zresztą, że jeżeli zdasz maturę, to dajesz sobie 2 lata później tylko na tenis. Jak myślisz, ile byś mogła więcej osiągnąć na tym etapie kariery, gdybyś mogła się skupić już tylko i wyłącznie na tenisie? Czy to rzeczywiście dużo czasu zajmuje ci ten indywidualny tok, który mówisz, że sama sobie ustalasz terminy i przygotowujesz się? Jak dużo to powoduje, że nie możesz tak się w pełni skupić na tenisie? Dość dużo, ale też wiem, że jakbym się nie uczyła i miała tylko tenis w swoim życiu, to na tym etapie no jakby nie byłabym tak do końca spełniona, bo no zawsze zależało mi na szkole i też jakbym miała cały dzień myśleć o tenisie, to myślę, że to też nie byłoby zdrowe teraz i dotychczas, jak jeszcze nie grałam tak dobrze. Więc no, ciężko mi mówić, czy byłabym lepsza, bo to jest takie trochę gdybanie, ale myślę, że szkoła też mi dużo dała, bo no, nauczyłam się właśnie trenować na zmęczeniu. No, nie byłam zawsze przygotowana idealnie do treningów, a mimo wszystko grałam je dobrze. No i generalnie takie trochę życie w pośpiechu hartuje, więc myślę, że no, jakby nie żałuję tego, że tak bardzo przyłożyłam się do nauki. I dalej tak będę robić. Niedawno swój jubileusz i zakończenie kariery miała Agnieszka Radwańska. Czy ty jesteś w stanie wymienić jakiś konkretny mecz, turniej z jej całego dorobku, który, nie wiem, jakoś szczególnie pamiętasz, który zrobił na tobie jakieś wrażenie, jakieś spotkanie konkretne? Ja mało oglądałam tenisa, szczerze mówiąc, jak byłam mała, bo wystarczyło mi to, że grałam. Dopiero tenis zaczęłam oglądać tak w 2017, 2 lata temu i tak jakby nie śledziłam niczyjej kariery wcześniej, więc jakby nie pamiętam sobie bardzo meczów Agnieszki z Singapuru, ale oglądałam na YouTubie skróty meczów z Wimbledonu, gdzie była w finale. No i myślę, że to mi zapadło w pamięci. To jest świetny wynik. 31 maja kończysz 18 lat. Już tutaj nasza redakcja ci teraz składa życzenia, bo raczej nie będziemy mieć okazji w ten dzień. Wiem, że życzysz sobie, żebyś cały czas obchodziła je we Francji. Natomiast jeśli byś miała sobie coś życzyć poza tenisem, to co by to było? Więcej czasu, żeby doba się wydłużyła. Nie, generalnie myślę, że właśnie więcej czasu, bo bardzo dużo czasu poświęcam na obowiązki i czasami brakuje mi go na jakieś przyjemności albo na spotkania z innymi ludźmi i to trochę zaniedbuję i to chciałabym poprawić. Ale to nie jest życzenie, to jest jedynie, muszę to poprawić. To jeszcze raz wszystkiego dobrego i powodzenia we Francji. Dziękuję bardzo.